Hej, z tej strony, Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę wam nowe ciekawe narzędzie, które wyszło kilka dni temu jest polskiego autora, polskiego dewelopera, chyba mogę tak to powiedzieć, dlatego tym bardziej warto nagłaśniać takie sprawy, bo narzędzie jest bardzo ciekawe. Dzięki niemu możecie sobie tutaj przesymulować, jak wasza postać będzie wyglądała za kilka dni, za kilka miesięcy, kilka lat i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego możecie sobie sprawdzić, ile mniej więcej zajmie Wam wbijanie jakiegoś konkretnego levela. Tak jak wspomniałem, jest to polskiego autora, więc no tym bardziej warto to nagłośnić, warto Wam o tym powiedzieć, no bo narzędzie jest naprawdę fajne i ciekawe. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również pisać komentarze, jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieli, jak coś tam wpisać, jak coś uzupełnić, to pytajcie, ja Wam chętnie pomogę. Natomiast oczywiście w tym filmie wszystko tutaj pokażę, i zobaczycie, jak to działa w praktyce. Dobrze, jeżeli chodzi o to narzędzie, to jest po prostu strona internetowa. Link do niej będziecie mieli w komentarzu przypiętym komentarzu pod tym filmem. No i strona nazywa się sfsimulator.xyz. Oczywiście jest to w pełni legalne, nie ma tutaj żadnej ingerencji, że tak powiem, w pliki gry, w Waszą postać. Wszystko tutaj uzupełniacie sobie ręcznie, sami wpisujecie, więc stronka jest jak najbardziej legitna, nie ma żadnego problemu. Z tego co wiem, ma w ogóle powstać jakaś tam, jakieś tam. Połączenie z SF Tulsem, no i dzięki temu dane z SF Tulsa będziecie mogli od razu do tej stronki mieć wprowadzone i nie będziecie tego musieli robić ręcznie. No ale tutaj nie ma jakoś dużo uzupełniania, więc myślę, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobrze, chyba wszystko widać, więc możemy zaczynać. Jesteśmy już oczywiście na tej stronie no i tutaj w prawym górnym rogu mamy informację przede wszystkim czego ten symulator nie obejmuje tutaj mamy to napisane no i tak, ekspa z lochów to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa dlatego, że eksp z lochów nie jest tutaj, no zaliczany, że tak powiem wiadomo, jak sobie damy symulację na rok do przodu, no to symulator nie jest w stanie przewidzieć, czy wyjdą jakieś nowe lochy, czy my jakieś lochy zrobimy czy coś takiego, więc symulator nie zawiera właśnie, nie obejmuje tego ekspa z lochów. W kolejnej Rzeczy, której nie obejmuje, to jest Gold z legendarnego Lochu oraz Helevitora. Więc, no wiadomo, jak mamy ten poziom 500, to naprawdę sporo tego Golda jesteśmy w stanie z takiego legendarnego Lochu sobie nafarmić. No a on tego nie obejmuje, więc ogólnie takie moje przemyślenie co do tego symulatora bardziej on zaniża to wszystko, zaniża statystyki, które będziemy mieli, zaniża nasz, lew, nasz level, który będziemy mieli, no bo wiadomo, jak damy sobie symulację na rok, na przykład na takim moim magu, no to przez ten rok jakieś tam lochy zrobię, tych statystyk trochę z legendarnego lochu na farmie i tak dalej, więc raczej to są takie bardziej zaniżone statystyki, aniżeli zawyżone. Kolejna sprawa to jest gold z jedzonek. Ogólnie chodzi o to, że jak już mamy jakiś tam wyższy poziom, mamy wszystkie pupile nakarmione na maksa i mamy tam chyba 632 dokładnie level, no to wtedy możemy robić potki u wiedźmy, w sensie potki już możemy robić wcześniej, ale wcześniej się nie opłaca no i każda ta potka, każde zrobienie tej potki kosztuje 10 owoców, a dzięki temu możemy zyskać 10 milionów golda, bo właśnie za tyle tą potkę od wiedźmy możemy sprzedać no i właśnie tego również ten symulator nie obejmuje, no i kolejna sprawa jest tutaj tak jakby podstawowy cykl eventów, czyli jeżeli coś tam się zmieni, bo ogólnie mamy teraz w shakesie chyba 12 tygodni takie o cyklu eventów, no i to jest raczej niezmienne, to się powtarza i tak dalej. No ale wiadomo, są jakieś specjalne eventy na jakieś urodziny gry, coś tam się zmieni, coś tam nagle wyjdzie, tak jak teraz na przykład mamy jeden dzień eventu dłużej, tego nie było w planach, że tak powiem, to nie było przewidziane, więc tutaj jest tylko ten bazowy cykl eventów, nie ma jakichś tam dodatkowych eventów na jakieś może urodziny gry czy coś takiego, wiadomo o co chodzi. No i kolejna ważna informacja, mamy tutaj też napisane, że symulator może nie działać zbyt dobrze y, dla graczy poniżej levela 300 i ogólnie dla graczy, którzy mają statystyki główną oraz HP y, poniżej 10 milionów, to jest w ogóle taki symulator myślę, no wiadomo poniżej levela 300 no to jednak bardzo dużo tego expa idzie z lochów i tak naprawdę lochy to jest nasze główne źródło expa, więc y, no tak myślę, że ten symulator jest bardziej dla takich osób, które już stopują, stopują lochy, y, które już po prostu mają tą postać na wyższym poziomie no, i wtedy o wiele fajniej to widać. W ogóle dla osób, które stopują lochy, to jest niemalże idealne, no bo wiadomo, wtedy nie robimy lochów, wtedy mamy tak, jakby tylko codzienne czynności. No, i fajnie, mniej więcej, możemy sobie sprawdzić, na którym levelu. W sensie, no, podajemy po prostu, na którym levelu będziemy chcieli te lochy klikać. No, i symulator nam, mniej więcej, oczywiście, bo to nie jest 1 do 1, wiadomo, czegoś takiego się chyba nie da zrobić. No, ale mniej więcej, ten symulator nam pokaże, ile tutaj dni nam zajmie wbicie tego levela, na którym chcemy. Te lochy klikać, więc to też jest bardzo fajne. No i tyle, mamy tutaj kontakt z autorem tego narzędzia. Jak widzimy, user przez 3, hashtag 2137 Discord, więc no chyba po hasztagu widzimy, że tak jak wspomniałem, jest to Polak. No i dobrze, zaczynamy. Jak to tutaj działa? Przede wszystkim ja już mam wszystko uzupełnione, żeby tutaj nie wklepywać na nagraniu. Mam wszystko uzupełnione i oczywiście powiem Wam o co tutaj chodzi i co dają co daje uzupełnienie tych wszystkich zakładek. Więc tak, zacznijmy sobie może od Końca. Zacznijmy sobie tutaj od preferencji. To jest nasza ostatnia zakładka. No i mamy Daily Tears. Daily Tears to jest po prostu informacja, ile dziennie robimy awki. Wiadomo, grzybiasz sobie wpisze 300... Natomiast osoba free to play raczej wpisze 100. Jeżeli mamy zwój na dodatkowe piwko, no to wtedy wpisujemy jako free to play 120, no a jako grzybiarz wpisujemy tutaj 320, to jest myślę, że logiczne to są po prostu trzy paski plus to jedno darmowe piwko właśnie ze zwoju odwiedźmy. Ja tutaj w ogóle będę wpisywał swojego zabójcę, żeby Wam coś fajnego pokazać potem, w sensie już pisałem także tutaj są informacje z mojego zabójcy. No i tak, priorytet questów, na jakie, jakie questy wybieramy? Czy pod Golda, czy pod czy hybrydę? Z hybrydą chodzi o to, że po prostu czasem bierzemy na Expa, czasem na Golda, w zależności co się bardziej opłaca. No, ja oczywiście na zabójcy jeszcze stopuję Lochy, więc wybieram sobie na Expa. Tu, jak wybierzemy hybrydę, to możemy tą ratio tej hybrydy wpisać, no ale oczywiście tego nie chcemy, przynajmniej w moim przypadku, więc nie ma to sensu. Dobrze, dalej. Czy powinienem zmienić priorytet? Po prostu przełączyć ten priorytet? Chodzi o to, że na przykład mamy jakiś poziom 400, chcę. Chcemy potem na jakimś 456 na Golda, no to sobie zaznaczamy, tutaj wpisujemy 450, no i priorytet po tym switchu, po tym przejściu, no to wybieramy Expa Golda albo hybrydę. Wiadomo, raczej mało kto przechodzi z Golda na Expa, więc zazwyczaj to będzie właśnie z Expa na Golda, ewentualnie z Tutaj, ekspa na hybrydę logiczne, dobra, to odznaczam. No i na końcu mamy: czy pijemy piwko jedno, w sensie pojedyncze o to piwko, czy uzupełniamy od razu cały pasek awanturniczości? Ja, na przykład, na Magusiu piję po jednym piwku, więc tam bym sobie to zaznaczył. No a tutaj piję w całości, od razu te wszystkie, ten cały, te całe 5 piw, cały pasek uzupełniam, więc tego nie zaznaczam. Tu zresztą, no po angielsku jest wszystko napisane, ale wolę to wyjaśnić, bo wiadomo, nie każdy będzie wiedział o co chodzi. No i dobra, jeżeli o mnie chodzi to tutaj chyba mam wszystko dobrze zaznaczone lecimy dalej mamy teraz bonusy no i bonusy czyli coś co dotyczy naszej postaci po pierwsze ile mamy klasera ja wpisałem 96,71 tutaj ile mamy expam w sensie no ile mamy bonusu do expa z gildii czyli wiadomo 200% już na takim levelu raczej każdy będzie miał tutaj jaką mamy runkę do punktów doświadczenia czyli ile ta runka do punktów doświadczenia nam daje expa no w moim przypadku jest to 10% bo oczywiście mam już te maksymalne runki wiadomo o co chodzi tutaj zaznaczamy czy mamy zwój odwiedźmy na dodatkowe doświadczenie tutaj wpisujemy ile mamy procent do golda z wieży czyli po prostu ile więcej tam wieża nam daje golda z misji oczywiście na za Zabójcy mam stówkę. Tutaj tak samo bonus gildyjny, jeżeli chodzi o Golda. Tutaj mieliśmy Expa, tutaj mamy Golda, logiczne. No i ile nam daje Runka premi do złota? Po prostu ile mamy premi do złota z Run? No to wiadomo w moim przypadku 50%. No bo to jest max. No i na samym dole, czy mamy zwój, który umożliwia nam zdobycie większej ilości złota? No to również zaznaczam. No bo na zabójcy mamy już wszystkie zwoje, wszystko mam zaczarowane. Dobrze. No i teraz przechodzimy do ostatniej zakładki. Mamy tutaj konto. No, i wpisujemy. Po pierwsze, wpisujemy level naszego konta, po drugie, wpisujemy bazowe statystyki. I teraz uwaga, tego nie trzeba wpisywać. Jak tego nie wpiszecie, to i tak wam tam wyliczy, ile zdobędziecie statystyk przez jakiś tam okres czasu wybrany. No i dzięki temu po prostu sobie dodacie i będziecie mieli tak jakby sumę. No a jeżeli już chcecie tutaj wpisywać, no to wpisujecie swoją główną statystykę plus HP. W moim przypadku jest to oczywiście, oczywiście zręczność plus HPM. No, i również nie ma problemu, ja to sobie wpisałem, żeby Wam pokazać. Tutaj experience, czyli po prostu ile mamy doświadczenia na danym levelu, czyli wpisujemy, tak jak w moim przypadku, poziom 467, no ale ja tam ileś jeszcze na tym levelu mam expa. może to być 10 milionów, może to być 500 milionów, no w moim przypadku jest to miliard 322 miliony i tak też właśnie wpisałem. Dalej mamy tak. Poziom, poziom Akademii w twierdzy, no to wiadomo, 20. Poziom naszej kopalni złota, w moim przypadku 43. Ile mamy głów w danym momencie zabitych, jeżeli w sensie, no, na której głowie stoimy w gildii, tu jakby logiczne, w moim przypadku jest to głowa 9, więc również, że tak powiem, dobrze uzupełniłem, którą mamy kopalnię gemów 66, który mamy skarbiec w twierdze oczywiście również, no to ja mam teraz 40. No i jakim Wierzchowcem się posługujemy. Posługujemy się tutaj, no mamy wszystkie wierzchowce do wyboru, wiadomo w moim przypadku jest to gryf. No i tyle. Oczywiście wiadomo, dużo rzeczy się może zmienić. Jako osoba free to play, na eventach robisz trzy paski zazwyczaj. W sensie no to też zależy, ale zazwyczaj sobie starasz się odłożyć grzybki na jakieś większe eventy, żeby zrobić trzy paski. Nieraz kupujesz gryfa. Odsyłam do mojego filmiku strategię dla graczy free to play, tam to jest fajnie wyjaśnione. Więc no to nie jest wszystko takie dokładne. W międzyczasie wiadomo, przez ten rok załóżmy pokonasz kolejne głowy w gildii, jeżeli chodzi o hydrę, podbijesz tam jakoś kopalnię złota. No to wszystko jest takie wiecie, można powiedzieć naciągane lekko, no ale daje nam obraz mniej więcej jaki progres zrobimy. No i dzięki temu no mamy fa taką fajną motywację, nie? Mamy taką fajną motywację, żeby wiedzieć, do czego dążymy, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. No a mówię, ten symulator raczej bardziej zaniża ten progres XP i statystyka, niż zawyża, więc raczej nawet i po tym roku zrobimy po prostu yy, więcej, niż ten symulator nam pokazał. No ale to jest taki obraz, tak jak mówię, mniej więcej. No i dobra, wszystko mamy uzupełnione i mamy tutaj guzik symuluj, no i sobie możemy wybrać. Albo symulujemy dni, maksymalnie możemy trzy Tysiące dni wpisać, wiadomo, wpiszemy 365 czy tam 366, no to wtedy przesymuluje nam na rok, tak jakby do przodu, jak ta nasza postać będzie wyglądała za rok. Jak sobie wpiszemy 30, no to zobaczymy, jak ta nasza postać będzie wyglądała za miesiąc, no to jest jakby logiczne. Natomiast druga opcja to jest level, maksymalnie 800, oczywiście. No i tutaj możemy wpisać ile, jaki level, do jakiego levela ma nam przesymulować, dzięki czemu będziemy mogli sobie Zobaczyć, ile na przykład wyjdzie nam, ile nam zajmie wbijanie jakiegoś tam konkretnego levela. Dobrze, najpierw zróbmy sobie dni i wpiszmy tutaj 29. Dlaczego? Ano, dlatego, że za 29 dni, jeżeli się nie mylę, mamy event wiedźmy, to jest 16 czerwca. No i chcę zobaczyć, jaki będę miał mniej więcej level na moim zabójcy, gdy już będę tutaj klikał te lochy i będę po prostu, no już kończył stopowanie. W skrócie kończył stopowanie. Jak ktoś oglądał ostatni odcinek zabójcy, ten wie, o czym mówię. Klikamy sobie. Star Simulation. No i chwilkę nam to tutaj zajęło. A i nam się nic nie pokazało. To ciekawe. Jeszcze raz może. Kurde, no co jest, nic się nie pokazuje. Ok, bardzo fajna sprawa, dlatego, że w tym momencie jak nagryłem ten odcinek, ta symulacja nam nie działała, dlatego, że doszły jakieś nowe opcje. Była aktualizacja, odświeżyłem tą stronę, no i jak widzicie mamy nowe opcje, są tak na dobrą sprawę dwie, przede wszystkim tutaj w playstyle'u, w zakładce playstyle, pokazała nam się opcja, czy skipujemy kalendarz. Ja oczywiście skipuję, więc zaznaczam tą opcję, no ale wiadomo, jak ktoś nie skipuje, to to odznacza. No i jeżeli ktoś nie wie o co chodzi ze skipowaniem kalendarza, to tam... Również nagrywałem na ten temat film. Jak sobie wpiszecie skipowanie czy tam pomijanie kalendarza, to na pewno ten mój film Wam wyskoczy. W każdym razie ja to robię, więc to jak najbardziej zaznaczam. Tutaj wszystko sobie z powrotem musiałem pouzupełniać tak jak było wcześniej. No i co? I sprawdziłem, już ta symulacja działa. Natomiast drugą opcją, która jeszcze nam się pojawiła, no to jest endpoint. No i to nas chyba w ogóle przenosi, jeżeli dobrze rozumiem, do SF -toolsa. To jest połączone z SF Toolsem. No i dzięki temu... Możemy tutaj wybrać endpoint, zalogować się, no i nam tak, jakby wszystkie dane jakieś tam pobierze, których potrzebujemy. No, ale ja bym się z tym wstrzymał. To jest tak, jak zresztą tu jest chyba napisane, to jest SF Tools, więc no bezpieczna strona. No, ale wiadomo, ja bym się wstrzymywał z jakimś podawaniem swoich haseł wszędzie, gdzie się da. Można to na spokojnie, w minutkę, sobie wszystko uzupełnić ręcznie. Więc po prostu ja się z tym wstrzymam. Natomiast taka opcja również się pojawiła, czyli to, co wam powiedziałem na początku tego filmu też tutaj jest. Dobrze i lecimy dalej, mamy Simulate, jak widzicie klikamy znowu, tak jak uzupełniłem wcześniej, wybieramy dni, 29 dni, no i start startujemy symulację, no i zobaczcie mamy wszystko fajnie wypisane wszystko fajnie pokazane, przede wszystkim mamy napisane jak to wyglądało w momencie startu symulacji, czyli mieliśmy poziom 467 mieliśmy 31700 bazówek no i taką ilość ekspo jaką wam tam mówiłem wcześniej, a po tych 29 dniach symulator pokazał mi, że mamy poziom 472, więc można by powiedzieć, że idealnie na klikanie lochów, także zobaczymy czy faktycznie to się sprawdzi, no i mamy tutaj prawie 2000 więcej bazówek, więc sporo no i taką ilość EXPA, więc po tych 29 dniach tak nasza postać mniej więcej oczywiście powinna wyglądać, zobaczymy czy to się sprawdzi, no i tutaj mamy jeszcze fajnie to podzielone, mamy bazowe statystyki po lewej stronie i mamy tutaj EXPA po prawej Stronie. No i mamy wypisane z czego dostaliśmy przez te 29 dni najwięcej tych bazówek i najwięcej tego expa. Zobaczcie, bazówek samych misji dostaliśmy 1163, tutaj mamy z kopalni złota 126, tu mamy z przygodomatu 54, z kółka 123 prawie z kalendarza y, pół statystyki więc też ciekawie y, z 252 statystyki zwarty, y, z, ze sprzedawania gemów chyba o to tutaj chodzi 107 z itemków 78 y, z gierki w kości mamy no też 0,7 statystyki y, no i łącznie 1907 statystyk, zobaczcie to jest wszystko fajnie wypisane kolorami możemy sobie zaznaczyć total, możemy sobie zaznaczyć daily, y, tutaj daily możemy wybrać ile tych dni mamy mieć też to jest fajnie, y, maksymalnie minimalnie 29, no bo tyle sobie ustawiliśmy, no i jak widzimy średnio również ile tych statystyk zdobywamy, no i tak samo to działa tutaj, jeżeli chodzi o EXPA, też sobie wybieramy total daily, średnią, no i generalnie też możemy to sprawdzić. Jeżeli chodzi o EXPA, no to dostanę 3 miliardy 172 miliony z misji, z areny 136 milionów, z misji dnia 442 miliony, więc sporo... Z Akademii 234 miliony, jeżeli dobrze widzę, bo mi tutaj ramię od mikrofonu zasłania, ale chyba chyba tak. Z Przygodomatu 149 prawie milionów, z Kółka 43 tysiące chyba, tak. Dobrze. No tak, chyba tak, dobra, bo mi tu zasłania i tak nie dobrze widzę. Nieważne, no wy widzicie w każdym razie. Z kalendarza 2 miliardy. No i tutaj z wal gildyjnych 197 milionów. Kurde, i to wydaje mi się, że bardzo dużo. 197 milionów z wal gildyjnych? No może i nie wiem, szczerze mówiąc, no ale nieważne. No i łącznie 6 miliardów 425 milionów właśnie tego Expass dobędziemy przez te 29 dni, co by się idealnie składało, bo w tym momencie już bez większego problemu mogę wbić 28 leveli, więc jakbyśmy mieli 472, to bez problemu wbijamy 500, potem 502 i może nawet więcej, więc zobaczymy, zobaczymy czy to się sprawdzi, byłoby fajnie. No ale wiadomo, różnie to może być. Dobrze, drugą opcją, tak jak Wam powiedziałem, jest jeszcze tutaj level. Możemy wybrać sobie level, no i wpisujemy na przykład 600. Ile zajmie mi wbicie 600 levela? Startujemy symulację, żeby Wam tylko pokazać. No i zobaczcie, mamy tutaj to samo co wcześniej, poprzednio, czyli jak to wyglądało w momencie startu symulacji, no i jak to wygląda w momencie, jak wbijemy ten poziom 600. Mamy tutaj 1052 dni do wbicia tego poziomu 600. No ale wiadomo, tutaj mamy ile będziemy mieć bazówek, ale to jakbyśmy ciągle szli pod EXPA. No i ile będziemy mieli EXPA, no nie? Tylko, że wiecie, no ja jestem w trakcie stopowania lochów. Bardzo dużo leveli dostanę z tych lochów. To nie jest zupełnie obiektywne, żeby tutaj. W prowadzić sobie poziom 600, to musiałbym wprowadzić dane ze swojego maga. Tam już idę pod Golda, tam już jest mało lochów do ubicia. No i tam to będzie fajniej wyglądać. Teraz na magu mam 800. Przepraszam, 510 level, oczywiście. No i sprawdzałem sobie. Wyszło mi, że chyba jakoś 840 dni zajmie mi z tego 510 levela bicie 600. To tak wam mogę w ramach ciekawostki powiedzieć. No tutaj to wiadomo, źle pokazuję i to bardzo źle, no bo nie będziemy już szli na Expa, tylko będziemy szli na Golda za chwilę y, pokonamy troszkę tych lochów i tak dalej. Tutaj lochów nie uwzględnia, y, to jest jakby logiczne, y, no ale może się to będzie rozbijać, no i może jakieś tam nowe funkcje dojdą. Także to pierwsza sprawa. A jeszcze taka ciekawostka, sprawdziłem sobie na magu, jaki level będziemy mieli za rok. Oczywiście idąc pod Golda, mając teraz ten 510. No i za 365 dni symulator pokazał mi, że maguś będzie miał poziom 550. Więc zobaczymy, czy to się sprawdzi. Wiemy do czego dążyć. Wiemy, jakie statystyki będziemy mieć. Na magusiu tak samo mi pokazało, że chyba na poziomie 600. Będę miał 200 tysięcy bazówek. Jeżeli dobrze pamiętam, w tym momencie mam tam około 45 tysięcy. Więc no, mamy taki taką motywację, do czego chcemy dążyć jak to będzie wyglądać, no i zobaczymy czy mniej lub bardziej to się sprawdzi w przyszłości, dobrze tyle z mojej strony tak na dobrą sprawę co wam chciałem pokazać to wam pokazałem to już mogę zamknąć, piszcie komentarze jeżeli czegoś byście nie wiedzieli to piszcie chętnie wam pomogę, subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na discorda na instagrama i na twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie no i, cio, no i co, kciuka w górę zostawcie cio. kciuka w górę zostawcie dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję za oglądanie trzymajcie się i cześć.